Jesteśmy w drodze. Aloy. Gdzie pozostali? Zaraz za nami. Pan Jajagłowy nie mógł znieść podróży w gromadzie. Wszyscy są? To zaczynamy. Tunel. Pradawna droga ucieczki ze starych ruin na wyspie. Kiedy odkryłam, że prowadzą cały czas pod wodą, to uznałam, że przydadzą się w sytuacji takiej jak ta. Dlatego ukryłam to przed resztą. Idziemy? Szkoda, że nie ma mniej cuchnącej drogi, żeby dostać się do bazy. Zgoda. Oto wieża startowa. Plac nie pozwala się dobrze ukryć, więc jedyna droga wiedzie tamtędy. Na straży będą drony widma. Co gorsze, posiłki mogą dołączyć z hangarów. Dobrze. Alva, Kotalo, do roboty. Dokąd idą? W ważne miejsce. Erend, idziemy. A wy? Czekajcie wyżej, na wszelki wypadek. Myślę, że to dobra taktyka. A co ona zrobi? Niedaleko są czujniki. Gdy się tam włamię, zakłócę sieć i pozwolę uniknąć wykrycia. Ale nie na długo. No to zaczynajmy. Jeszcze jedno. Połącz mnie proszę z Betą. Sam dźwięk. Czekaj. Idziemy po ciebie. Wiesz, co masz robić. O ile ty także, Aloy. Spokojnie. Do zobaczenia. Uważaj. Idziemy. Idź do wieży startowej. Ja zrobię, co się da, by ukryć naszą obecność. Uważaj, Aloy! To widma! Towarzystwo! Za mną! Tym się zajmuję! Walczyć dalej.
kwasu! Rozpuść pancerz! Załatwmy ich! O rany, ale się w... Chyba ich mamy. Chyba masz rację. Znalazłaś coś? Tak. Ta jaskinia pomoże nam przedostać się przez ten grzbiet. To idźmy do niej. No! Co jest w tym plecaku? Metalowe cegły? Aloy, Alva i ja zbliżamy się do regulatora. Raportujcie. Strasznie tu jest. Nie martw się, obronię cię. Chciałbym tak szybować. No to znajdę sobie inną drogę. Mnóstwo martwych maszyn na tej wyspie. Zabiliśmy ich mnóstwo, gdy wylądowaliśmy. Złom po nich może teraz ci się przydać. Kolejna widma. Walcz albo odpuść. Wybieraj. Nie ma co traktować jej o mnie. Thank you.
Jazda! To pomoże. Atakują Eiro! Kryj ją! Strzelam! Hej, Aloy! Weź to i załatw ich! Teraz zajmę się tobą! Aloy! Walnąć to kwarta! Zakończę to! Co chyba zapewnia nam wsparcie ogniowe? Pomaga! Strzela z góry! Dobrze mieć wsparcie. No dawa! To chyba nieźle strzela. Lepiej niż Seram. Dobre łupy? Troszeczkę. To idzie ze mną. Trzeba się ruszać. Zmęczony? Tak. Fuj, ale tu jakieś... dziwne. Korzenic. Przecinek pnączy działa. Zrobione. Te figma to dobra zabawa. Zajmiemy się tym, Aloy. Ruszaj. Truchło burzo ptaka pozwoli pokonać szczelinę. Nie znoszę burzo ptaków. Ale martwy... może być przydatny. Pamiętasz stare dobre czasy, gdy jedynym zmartwieniem była możliwość zniszczenia południka? Wiesz, zamiast całego świata. O tak. Dobre czasy. A, więcej widm.
zaatakuję razem z tobą. Powinnam zmienić ogień na coś innego. Tak. Zajmiemy się tym, Aloy! Ruszaj! Zostanie tu. Truchło burzoptaka pozwoli pokonać szczelinę. Nie znoszę burzoptaków. Ale martwy może być przydatny. Pamiętasz stare dobre czasy, gdy jedynym zmartwieniem była możliwość zniszczenia południka? Wiesz, zamiast całego świata. O, ta. Dobre czasy. Moje! Atakuję razem z tobą. No to do roboty! Tak jest! Chcesz, żebym cię walnął jeszcze raz? Hej, w porządku? Tak. Jakoś wrócę na górę. Jesteś tam? Nic mi nie jest. Wespnę się. Zabolało! To pomogło!
dla ciebie! Mogę tak cały dzień! Wszystko zużyłam. Daj z siebie wszystko! Hej, Aloy! Dalej. Znalazłaś coś? Tak. Tędy, po tej skale. Trzeba się wspiąć za ten róg. Postaram się nie narzekać. Widzę drogę. Nie zatrzymuj się. Szybciej się nie da. W porządku? Tak jak było. Reszta raczej kontroluje sytuację. No, pomoże. Aloy, jesteśmy z Alwą na pozycji. Do roboty. Wysadzić regulator. Chwilę, muszę odpalić ładunki. Więcej niż zdołamy pokonać. Okay.
powód. Chodź, po kamieniu. Alva i Kotalo wykonali zadanie. Pora na betę. Aloy, chyba mamy kłopoty. Cokolwiek planujesz dla powstrzymania tych widm, lepiej zrób to teraz. Ja niczego nie zrobię. Tylko beta. Dajmy jej trochę czasu. Czasu, którego nie mamy. Co to jest? Chyba przyciągnęłaś ich uwagę. Bardzo sprytne. Kazaliście będzie wpuścić Hephaistosa do macierzy drukarkowej bazy. Która jest szybsza i potężniejsza niż jakikolwiek kocioł. Może tworzyć maszyny, kiedy tylko chce. Do wieży startowej, zanim rozpęta się tutaj piekło. Twój manewr, jakkolwiek sprytny, oznacza, że Hephaistos uciekł ze swego więzienia. Na pewno przedostanie się do sieci kotłów. Raz go złapaliśmy, powtórzymy to. A może znajdziemy sposób na odtworzenie jego funkcji? Dzięki bazie danych Apolla. Aloy, jeżeli nie przeżyjemy, wiedz, że żałuję jednego. Czego dokładnie? Całego tego wspinania. Z tej dużej skały moglibyśmy zrobić most na drugą stronę. Jasne. Nie wszystkie widma walczą z naszymi maszynami. Nie, bo inaczej byłoby łatwo i prosto. Rozwalmy te maszyny! Mogę zmienić broń! Chyba sobie poradzą.
Wielki skok! Na prawo. A teraz w lewo? Dotrzesz do wieży startowej przez hangar przed tobą. Niedługo tam dołączę. Hangar jest w złym stanie, ale widzę wejście. Szybko, Aloy! I kolejna! Weź, kiedy będziesz potrzebny. Żyj długo... Na kręt dziesiątki! Czas na rozrubę! Aloy, amunicja! Wzięło i... Padnij! Dobry kąt! Ja też! Pomożemy ci, Aloy! Aloy, chodź tu! Osłaniamy cię, Aloy! Dobra robota. Chodźmy. Cały kosmiczny sprzęt. To śmierć, którą mi obiecano. Dalej! Niech Regala powróci w pokoju do cyklu. Błagam. Ona nie dbała o pokój. Przynajmniej zginęła na własne warunki. Nie była marionetką. W zapomnieniu wszyscy są. No nieźle. Jesteś pewien, że nie jesteś Zenitą? Aloy, było gorąco, ale Kotalo doprowadził mnie do węzła sieci. Próbuję wejść. Nie odpuszczać, prawie jesteśmy w wieży. We'll be right back.
teraz wiemy, kto robi to całe zamieszanie. Pupilka Tildy. Silence! Idą zenici! Zdejmiesz ich osłonę, proszę! Już się robi. Stój w miejscu. To bez sensu! Nie możesz nas zranić! Zbrodni. Jesteście robactwem, które przypełzło do naszej piwnicy. Silence! Jeszcze chwilka. Może cię oszczędzę, jeśli wydasz Tildę. Chyba można też stwierdzić, że zrezygnowała ze swojego miejsca na stałe. A, jest. Nie? Nic. Dobrze. Dobra, ludzie. Odpalać! Czy mamy się was bać? Nie mamy dużo czasu, nim przygotuje prom do startu. Jak to zrobi, będzie mógł wziąć Betę i Gaję na orbitę i na Odyseję, poza nasz zasięg. Musimy przejść tędy? Nie widzę innej możliwości. To wytniemy sobie drogę! Gotowi? Muszę dostać się na szczyt wieży, a potem uwolnić Betę. Aloy, u nas! Gin, maszynowe ścierwo! Wybacz, u nas wszystko gra, o ile Alba się pośpieszy. Już prawie weszłam do sieci! Zróbcie, co możecie! Dobrze, winda. Obiecująca. Nawet nie potrzebuję tarczy, by cię zabić. Wierz mi, pożałujesz, że jej nie masz. Nie może mnie zabrać. Chciałaś prawdziwej walki, nie? Ah!
na wyciągnięcie rej! Nie jesteś tam bezpieczna! Bez osłony nie jesteś taki fajny! Już po tobie! Wciąż mogę walczyć. Nie ma się wciąż. Sailor, jesteś tam? Już idę ci pomóc. Dawaj! Tylko muszę się tam dostać. A może pokrzycisz, a? To twój koniec! Chodź walczyć! Ha ha ha!
przejść! Słono, nie jesteś taki twardy! Prawie zapomniałem, jak to jest czuć ból. To dopiero zabawa. Co? Wszystko gra? Z czasem. Będzie. Ruszaj. Ratuj siostrę. Dołączę do reszty i sprawdzę, czy wszyscy są cali. Nasza miłowidma praktycznie całkowicie się powybijała. Co to było? Aloy, Gerard uruchomił procedurę samozniszczenia macierzy drukarkowej. On przejmuje kontrolę nad systemami. Łącznie z windą? Niestety tak. Ograniczył dostęp do szczytu. Musisz się chyba wspinać. Muszę... Maszyna mówi, że praktycznie całkowicie się.
Co to było? Aloy, Gerard uruchomił procedurę samozniszczenia macierzy drukarkowej. On przejmuje kontrolę nad systemami. Łącznie z windą? Niestety tak. Ograniczył dostęp do szczytu. Musisz się chyba wspinać. Muszę iść. Prawie go mam. Eren? Wszyscy cali tam na dole? W większości. Musimy się pozbyć ostatnich win. A Zenici? Nie żyją, jak sądzę. Co powiedziała, że dorwała się Rika? Świetnie! Tak. Dzięki. Zostali chyba tylko Tilda i Gerard. Aloy, jesteś tam? Posłuchaj, dostałam się do sieci, ale tylko na chwilę. Potem mnie wykopało. Znalazłam trochę planów lotu i tras. Zupełnie jakby Zenici zamierzali opuścić ziemię. To nie ma sensu. Wiem, ale to nie wszystko. W trikach, które znalazłam, było mnóstwo wzmianek o jakimś Nemesis. Czymkolwiek to jest, Zenici się tego boją. Alva? Alva! Co tu się dzieje? Może Violeta będzie wiedziała. Wszystko dobrze? Słuchaj, wiem, że wiele przeszłaś, ale pomóż mi wejść do sieci Zenitów. Muszę przejrzeć dane, dowiedzieć się czegoś na temat Nemesis. Dobra. To tam. Systemy padły w całej bazie, ale powinnam móc to znaleźć. Tak, Nemesis. Tutaj. Coś w przestrzeni kosmicznej. Podąża za Zenitami na Ziemię. Patrz. Wektory ucieczki. Alva próbowała mnie ostrzec. Zenici nie chcieli tu zostać. Maszyna. Albo cały rój. Odczyt energii jest nadzwyczajny.
sądzę, żeby to katastrofa zniszczyła kolonię na Syriuszu. To było to. Ziemia nie jest celem, tylko stacją przesiadką. Wciąż uciekam. Ja! Widzę, że nie próżnowałaś. A ty kłamałaś. Nemezis, co to jest? To my. Umysły odległego zenitu. Albo raczej nędzne kopie. Części z nas, mieszkańców kolonii, nie zadowalała fizyczna nieśmiertelność. Chcieli oderwania od swoich ciał. Wgrywania umysłu w różne formy. Organiczne, mechaniczne. Nemezis była nieudanym eksperymentem. Porzuconym, ale nie wymazanym. Ogromna baza naszych wspomnień, emocji i uprzedzeń leżała i gniła. I to zniszczyło kolonię? Nie wiedzieliśmy, że zyskała świadomość, póki się nie wyrwała. Wykorzystała nasze wspomnienia. Zabezpieczenia, specyfikacje sprzętu, kody sterowania. Nim się obejrzeliśmy, zhakowała wszystko. Następnie zabrała się za drukarnię, co pozwoliło jej przybrać formę dowolnej maszyny, aby nas zniszczyć. Ale czemu? Wyobraź sobie bycie więzionym przez całe dekady, mając za towarzyszy jedynie cienie megalomanów. Nienawidzi nas za porzucenie jej w tym więzieniu. A skoro jest wolna, zrobi wszystko, by nas zniszczyć. Nawet pozbawiając nas bezpiecznej przystani na Ziemi. Sygnał wymarcia, który obudził Hadesa. Nie wysłaliście go. To była Nemezis. W końcu to zrozumiałaś. Kiedy jej się nie udało, wyruszyła z Syriusza, by dokończyć robotę. Dlatego musimy uciekać na losową planetę przy losowej gwieździe, tam, gdzie nigdy nas nie znajdzie. Z Gają, żebyście mogli stworzyć nowy świat. Taki jest plan. Nieustannie. Ziemia przepadła, Aloy. Nemezis wybije całe życie, by odebrać nam szansę na dom. Ale marzenie Lis nie umrze. Dlatego polecisz ze mną. Z Gają stworzymy nowy świat. Wspólnie. Tam, gdzie to monstrum nas nigdy nie znajdzie. Co? Nie. Kochałam Elizabeth. Bardziej niż kogokolwiek. A mimo to pozwoliłam jej umrzeć z resztą ludzkości. To błąd, którego żałowałam przez 1000 lat. A teraz znów przede mną stoi. Nie jakaś podrzędna kopia, ale najlepsza możliwa wersja. Dlatego nie proszę. Masz ze mną lecieć. Rozumiem twój gniew, ale za jakiś czas mi wybaczysz. Nie zmusisz mnie, Tildo. Twoja tarcza nie działa. Widmo Prime. Do mnie. Kryj się! Do drzwi! Poddaj się, Aloy. Nie możesz wygrać. Już to gdzieś słyszałam. Wiedziałam, że tak naprawdę nie chcesz mnie skrzywdzić. Przebiec przez pancerz. Dalej! A przegrasz!
nie zabierzesz mnie, Tinka! Jak długo jeszcze wytrzymasz? Szykuję się! Do góry! Narda! To się nie uda, Tinta! Ja wytrzymam! Ty nie! Zobaczmy, co z tym mogę zrobić! Po prostu przestań! Pokonasz mnie! Trzeba uciekać! Zdążę z ataku Sigma!
muszę zdobyć amunicję. Kije i kamienie! Przeciw błyskawicy! Ludzkości pozostaniemy tylko my! Padaj już! Żywioły dobrze się sprawdzają przeciw złotym płytom. Dlaczego nie cenisz własnego życia? Dobra, on był ustępny. Chciała cię porwać? I powiedziała ci o Nemezis. A więc cały czas wiedziałaś. Tak, od Hadesa. Razem z informacją, jak obejść osłony Zenitów. Wszystko, co zrobiłem, tworząc armię, było oparte o tę wiedzę. By dotrzeć tutaj, do tej chwili. Nie mogłeś po prostu powiedzieć? Ależ, droga Aloy. Ty ostatnia działałabyś rozsądnie w obliczu braku szans. Dowiadując się o Nemezis, ujrzałem pionki na planszy i drogę zwycięstwa. W tej samej chwili poznałem, że to jest gra, w którą byś nie zagrała. Że próbowałabyś uratować ten aktów. Miałem rację. Do czasu. Pokrzyżowałaś mi plany i zrealizowałaś własne. Rezultat jest taki sam. Jesteśmy tu. A teraz pora na to, bym opuścił tę przeklętą planetę, by przejąć Odyseję oraz dane Apolla i zacząć nowy rozdział pogoni za wiedzą, nieograniczonych możliwości. Jak chcesz, możesz iść ze mną. Zasłużyłaś na miejsce. Nie jestem jak Tilda. Zapraszam cię grzecznie. Czyli po prostu odejdziesz? I zostawisz to wszystko? Zostań. Pomóż mi z tym walczyć. Tilda chyba nie przedstawiła zagrożenia dokładnie. Nemezis nie da się pokonać. Zniszczyła nowoczesną kolonię Zenitów w kilka godzin. Jaką nadzieję ma prymitywna Ziemia? Skoro sprowadziłaś Gaję, nie porzucisz życia, lecz zasiejesz ziarno nowego świata. Tak samo jak Elizabeth. Dokonała tego wyboru. Poświęciła wszystko dlatego, co miała nadzieję, że powstanie. Gdyby była tu na twoim miejscu,
wsiadłaby do tego promu Aloy. Tu jest! Jest cała? Wciąż na nogach. Dzięki dziesiątce. Żegnaj, Silence. Wygląda na całą. Chyba wygrała. Jak zwykle. Aloy. Udało ci się. A ten gdzie leci? Tak daleko, jak tylko się da. Aha. Na pewno? Zostajesz. Chwilowo. Będziecie potrzebować każdej możliwej pomocy. Ktoś jeszcze chce się napić? Nie, jeśli to twoje piwo. Wystarczy mi drzemka. Doskonały pomysł. Oby to naprawdę był koniec. Została ostatnia bitwa, Elizabeth. Zupełnie inna od twoich. Nie chodzi już o nadzieję na stworzenie nowego świata. Zachowanie naszego. Moi przyjaciele mają zadanie. Informować i prosić o pomoc. Zapalili się do tego. Pewnie dlatego, że zawsze wiedzieli to, co ja zaczynam pojmować. Że ludzie tego świata mają siłę stoczyć każdą bitwę. Inteligencję, by rozwiązać problem. Odwagę, by sprostać każdej przeszkodzie. I odporność, by powstać po każdej klęsce. Natomiast ja przyznam, że się boję. To, co nas czeka, będzie naszym najtrudniejszym wyzwaniem dotąd. Ale mogę stłumić ten strach.